Witam Was w drugim dniu na decyńskim śnieżniku. To co teraz widzieliście, to było Frog 5+. Takie ładne wspinanie w rysie. Trzeba było tam parę razy poklinować ręce. Dosyć stresujące jak dla mnie, nie jestem specjalistą od tego, więc miałem z tym lekki problem. Ale było całkiem fajnie, flaszem zrobione. Wcześniej próbowałem tutaj niedawno 7A, ale tam trzeba wykonać taki skok, który nie do końca mi wychodził. Sięgałem chwytu, ale nie dało rady się go złapać, musiałbym puścić drugą rękę, a tego jeszcze nie umiem, więc to jest coś, nad czym będę pracował przez następny rok i mam nadzieję, że w następnym roku mi się uda tutaj wrócić i zrobić te 7A. A teraz idziemy dalej. Dzisiaj mamy do zaliczenia parę baldów na Best of Direct i później na Respekcie. Więc zapraszam do oglądania. I tried to hold those. Yeah. But, oh man. Zakładanie butów jest idealną okazją, żeby coś powiedzieć. Więc chciałbym tutaj powiedzieć, że to co widzieliście przed chwilą, to było 6C Gilotyna. Klasyk tutaj z sektora Best of Direct. Udało mi się w sumie dlatego, że pominąłem dwa chwyty. Tam była taka kieszonka na dwa palce, z której można było skorzystać i pod spodem jeszcze była taka mała krawątka. Ale że ja mam jakiś tam większy zasięg niż większość ludzi w ramionach, no to udało mi się od razu z pierwszego chwytu sięgnąć do tej dużej półki. Tam był dosyć ok chwyt, powiedzmy. Nie był super jakiś, ale jak na 6C to solidny. No i już z tego trzeba było po prostu strzelić wysoko do topu. Więc dwa tak naprawdę ruchy, nie licząc nogi i przestawiania się, i zrobione. Teraz przeszliśmy na Yosemite i tutaj jest ładne 6A, które próbowałem w zeszłym roku, ale go nie zrobiłem. Poległem na końcu. Więc myślę, że teraz powinno się udać, aczkolwiek nie jestem pewien, czy dam radę w ogóle, dlatego że moja skóra już tutaj aż kwiczy. Po prostu boli, jak nie, już czego się dotknę, praktycznie tam nie boli.
No ale trudno, jesteśmy na śnieżniku, mamy się wspinać, to się wspinamy, nie? Człowiek trochę się boję, że na skalne mesto mi nie wystarczy skóry. No ale cóż, chcę to zrobić, to się postaram. Jak w razie czego, to po prostu sobie odpuszczę i tyle. No więc zapraszam do oglądania Baldu 6A na Yosemite. Nie wiem tylko jak się nazywa, zapomniałem. Będzie napisane. Tak, ja lubię wisieć na rękach. O! Pierwszy ruch fajnie wyszedł. Raczej nie tak to powinno wyglądać. Ale zrobione, zrobione. Niektórzy mnie w sumie mogą zarzucić tutaj, że dotknąłem crashpada nogami. Więc zrobię jeszcze raz. Teraz niech mi nic nie zarzuci. Zrobione troszkę inaczej. Powiem ten pierwszy ruch po prostu nie prawą ręką przez czoło, tylko lewą. I tyle. Taka różnica. I kończymy dzisiaj na 7C, 7A. Jest to jeden z najpopularniejszych baldów tutaj na śnieżniku. Jest to Respekt. Jest tutaj to start z stania. Wersja z siadu jest 7C. Raczej bardziej sobie popatrzę na ten bald, popróbuję, przynajmniej pomazam trochę te chwyty. Na pewno dzisiaj tego nie zrobię, ale przynajmniej chcę tutaj zobaczyć, jak to się czuje w ogóle tą skałę i może za rok tutaj wrócić już z takimi większymi oczekiwaniami. To jest startowy chwyt, jest całkiem dobry. No i z tego po prostu trzeba wyjść tu, gdzieś tu, nie wiem gdzie, tu chyba najlepiej dokładać i iść tak. Chwyty, no jak widać, są straszne. To jest spadek, no nie wiem, z 50 stopni, 60,
60 chyba nawet będzie. No to nie ma się za bardzo czego chwytać nawet. Trzeba dobrze się bardzo ustawić na rękach i na nogach. Się dobrze ustawić na nogach i wtedy można coś wykombinować. Zobaczymy, jak będą wyglądać moje próby. Cudów nie oczekuję, ale może chociaż się utrzymam tam parę razy na paru chwytach. No, nie powiem, ciężko jest. Znaczy jest kwestia, że już cały dzień jestem po wspinaniu, drugi dzień pod rząd. Już ani nie mam siły, ani skóry, po prostu boli sam dotyk skały. Ale bardzo chciałem to spróbować, no i tylko trzeba było tutaj przyjść wcześniej. Wbrew pozorom to pomaga. Gdzie noga tylko? No rozpoczynamy, no dobra, następne. Lecę bym się chwycił tu. Tego się obawiałem. Ja się tego spodziewałam nawet. Starcie z 7a. Póki co przegrywam. A jak się nazywa ta droga? Respekt. No, coś w tym jest. Jest respekt, jest. Ale była dobra próba. Nie mówię, że nie. Ale trzeba mocno się spiąć, no. Lecimy dalej. O, fuck, man. To jest po prostu straszne. Nie wiadomo, czy się wyjedzie tymi rękoma, czy nogami, czy czym. A upadek się kończy jak przed chwilą, na plecy. Co nie jest miłe. Więc po prostu każdy ruch, oderwanie ręki, jest po prostu takie ryzyko, że się odpadnie. Że to jest masakra. Trzeba się tak ładnie poustawiać. A widziałem, że ktoś tutaj piętę zakładał. Spróbuję z piętą. Nie wiem, czy to będzie lepiej, czy to po prostu będzie ładniejszy upadek wtedy. Masakra.
Nie wiem, czy to na nagraniu widać, ale to jest po prostu, tutaj nie ma się czego chwytać praktycznie. Byście zobaczyli tą skałę, to jest... Byście sobie pomyśleli, tego się nie da złapać. A wiem, że pewnie jak ktoś tutaj ogląda, co wchodzi ósemki, to sobie pomyśli, dobre chwyty. Ale ja ósemek nie wchodzę, ani siódemek póki co. Więc dla mnie takie rzeczy to jest magia. Dobra, próbujemy znowu. Pięty nie założę tutaj jeszcze. Muszę wejść wyżej. Spróbuję chwyt dalej złapać. Znaczy nie wykonać ruchu, ruchu nie jestem w stanie wykonać, po prostu utrzymać pozycję. Nad ruchami będę pracował może za rok, ale póki co same utrzymanie pozycji to będzie dla mnie sukces. Tłuszczał. Fuck. Jeszcze to był dobry chwyt tak naprawdę. Ale to... Psycha. A, spróbuję górę jeszcze. Każdy ruch to jest masakra. Tam widzę kieszonkę w ogóle na jeden palec. Na dwa? Może u niektórych na dwa. U mnie pewnie na jeden. Nie, ona spora. O kurde. Nie wiem, mi chyba lepiej będzie tu chwycić. O! To jest zajebisty ścisk. To się lepiej czuję na tym. Się przestraszyłem. Góra nie jest aż taka zła, ale się boję po prostu co tam dalej jest, bo jest po prostu tutaj straszne lądowanie. A kawałek dalej jest klama. Trzeba się liczyć z tym, że można się ześlizgnąć w każdym momencie. Ręce mogą wylecieć, nogi mogą wylecieć. Wszystko może się wylecieć. A jak się wyleci, to się ląduje na takie kamulce. Na pewno nie z jednym crashem. No bym musiał obić tutaj, znaczy zebrać kilka crashpadów. Wtedy bym próbował może poważniej. Bo tak, to po prostu się boję. Bo ja, że gdzieś uderzę głową czy coś. No, próbowałem dzisiaj lepsze 7A, fajniejsze. I myślę, że tam jestem bliżej. Się nazywa Ratamahata chyba coś takiego. No, to tam fajny skok trzeba wykonać. Niestety nie nagrywałem wtedy przy tych próbach, ale może za rok mi się uda nagrać, jak to robię. No, a na dzień dzisiejszy już koniec.
7A niestety nie pykła dzisiaj. Zobaczymy za 2 lata może. Za rok pewnie nie. To jest naprawdę ciężkie. No, jutro dzień odpoczynku, żeby skóra się trochę zregenerowała i pojutrze będzie skalne miasto. I tam próbuję 6C zrobić, Jacka Herrera. To co w zeszłym roku chciałem zrobić, ale nie wyszło, bo pogoda była do kitu. To pojutrze spróbuję zrobić. Mam nadzieję, że oglądało się fajnie. Dzisiaj troszkę mniej wspinania było. Ale całkiem fajne wspinanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.